Wszystko, co nas łączy. Radio Wilno. Rozmowa dnia. Dzień dobry, w studiu Radia Wilno, Paweł Kobak. Wilno wraz z całą Litwą wkroczyło już na całego w 2020 rok. Jakim rok ubiegły był dla stolicy kraju? O tym między m.in. spytamy drugą osobę w hierarchii zarządzania Wilnem, wicemer miasta z ramienia Partii Akcja Wyborcza Polaków na Litwie Związek Chrześcijańskich Rodzin, panią Edytę Tamosionajtę. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim słuchaczom. AWPLZHR współrządzi w Wilnem. Od kiedy jesteście w koalicji rządzącej? W koalicji rządzącej jesteśmy od 2017 roku i teraz kontynuujemy pracę w drugiej kadencji to jest druga kadencja sporządzicie miastem. To znaczy 2015, 2019 rok byliśmy w koalicji od polowej kadencji, dołączyliśmy w 2017 roku, a teraz kontynuujemy pracę w tej nowej kadencji. Właśnie mieliśmy koalicję z Partią Wolności, czyli z partią mera Remingiusa Simociusza, a w tej koalicji rządzącej dołączyła jeszcze Partia Pracy i Partia Konserwatystów. Pani Dyto, proszę przypomnieć naszym słuchaczom, ilu partia ma przedstawicieli w Radzie Miasta i za co te osoby są odpowiedzialne. W obecnej chwili mamy sześciu radnych. Jesteśmy członkami różnych komitetów, czyli kontroli, planowania rozwoju miasta. Mamy przewodniczącą Komitetu Zdrowia i Sportu, panią Renatę Cytacką. Także ja należę do Komitetu Oświaty i Kultury. Nasz przewodniczący prezes frakcji należy do Komitetu Komitetu Usług i Gospodarki Miejskiej, także nasza przedstawicielka Edyta Szyszko do spraw socjalnych, także do rozwoju samorządności. Także jesteśmy w różnych komisjach nadzorczych. To podstawowe wiodące takie komisje? To znaczy każdy z nas uczestniczy w różnych komitetach i tam ja oczywiście, że mamy w pewnym stopniu decydujące głosy. Także bierzemy różne udziały w różnych komisjach nadzorczych, czyli w Komisji Planowania Strategicznego, w Radzie Organizacji Społecznych, w Komisji Terytorialnej Kasy Zdrowia, w Komisji N Kontroli Narkotyków, do spraw niepełnosprawnych, do spraw rodziny i dzieci, antykorupcyjnych i etyki. Ja osobiście jako wicemer kuruję dziedzinę oświaty, czyli przedszkolne, doszkolne nauczanie, nauczanie nieformalne i szkoły mniejszościowe. Także do mojej dziedziny kurowania należy kultura, sprawy młodzieży, Opieki zdrowia to przychodnie, szpitale, opieka pielęgnacyjna, także porządek publiczny, to policja municypalna. Natomiast dr Danuta Narbut, która jest zastępcą dyrektora administracji, kuruje sprawy społeczne, to zapomogi, mieszkania socjalne i inne, także Departament do Spraw Rozwoju Miasta, Planowanie Miasta, Budowa ziemi, Gospodarka Miejska, Transport, Usługi, Wodociągi, więc naprawdę mamy kompetencje, obszerne i staramy się zdzielać na rzecz mieszkańców jak najwięcej. Wspominała Pani Edyta o koalicji rządzącej, o partnerach w tej koalicji. Czy że wszystkimi udaje się znaleźć wspólny język? W tyle od tej nienormalnej atmosfery, co, co się wczoraj, chwała Bogu, się skończyła. No, w koalicji rządzącej, oczywiście, że praca wymaga wiele kompetencji, wiele takich porozumień i cztery frakcje, które muszą pogodzić interesy, i każda z frakcji chce właśnie swój program urzeczywistnić, więc jest nielatwo, ale pracując, jak i nasi radni, którzy należą do AWPLZR, ja i dr Danuta Narbut, więc mamy naprawdę wielkie kompetencje. Tutaj mogę się poszczycić z tym, bo nie pierwszą kadencję pracujemy, jak i w Radzie, tak i w zarządzaniu miasta, więc naprawdę nam się udaje. A z drugiej strony, jeżeli mówimy, bo już wspomniałam, że Partia Pracy, Partia Konserwatystów do naszej koalicji dołączyła, więc mamy trochę takie różne dziedziny kurowanie, więc konserwatyści kurują odpady komunalne i gospodarcze, cieplną i tutaj jakby nasze te interesy takie są no, różne. Jakie prace Wam udało się wprowadzić w życie w 2019 roku? 2019 rok naprawdę był rokiem bardzo intensywnym, bo mieliśmy wybory, ale także nie niemalo. Naprawdę odnawiamy polskie placówki szkolne, więc tutaj zainwestowaliśmy ponad 3 miliony euro na renowację naszych szkół, więc od jest gimnazjum Jana Pawła II, kontynuowana renowacja e, gimnazjum Władysława Syrokomli, odnowione są budynki szkoły, przedszkole Zielone Wzgórze, Źródełko, więc także prowadzimy różne prace remontowe w naszych przedszkolach. Przedszkól mamy z polskim językiem nauczania, w których są polskie grupy 27, a szkół ogólnokształcących mamy z polskim językiem nauczania 14, więc każda ta nasza placówka, dostała mniejsze czy większe pieniążki na odnowienie swoich budynków. To jest ważne, by nasi uczniowie i nauczyciele mieli dobre warunki do pracy, ale także inwestujemy i w edukację, więc przeznaczyliśmy na edukację naszych polskich szkół 70, prawie 3000 euro. Także wspieraliśmy obozy letnie i już drugi rok kontynuujemy szkołę całodniową, więc nasi uczniowie pierwszych, czwartych klas mogą uczestniczyć i być zostać w szkole do godziny 18, to jest naprawdę wielkie wsparcie dla rodziny i z polskich szkół uczestniczy ponad 1400 uczniów pierwszych czwartych klas w szkole całodniowej. Jeszcze bardzo cieszy fakt, że jeżeli równamy rok 2018-2019, to jest wzrost w uczniów w polskich placówkach i mamy więcej, powiedzmy równając 2018-2019 po Ponad 100 uczniów przyszło do naszych polskich szkół, także przychodzi więcej dzieci i do przedszkól z polskim językiem nauczanie, więc naprawdę widzimy, że te nasze prace wspólne oczywiście z nauczycielami, z dyrektorami placówek naprawdę mają dobry wynik. Także w 2019 roku zrealizowaliśmy ponad 50 projektów polskich, właśnie wspieraliśmy i Światowy Zjazd Wilniuków i Litanię Ostrobramską noworoczny koncert zespołu pieśni tańca Wilia, Wilenka, 100 uśmiechów i na te nasze projekty przeznaczyliśmy ponad 105 tysięcy euro, więc także muszę się poszczycić i pochwalić, że podpisaliśmy z okazji 450. rocznicy aktu Unii Lubelskiej, podpisaliśmy umowę z Lublinem, więc jeszcze mamy jedną umowę z naszym polskim miastem, bo taka prężna współpraca od 20 lat jest z Gdańskiem, Także mamy współpracę z Krakowem, Wrocławiem, Warszawą. I do tej listy dołączył Lublin. W ubiegłym roku realizowaliśmy wspólny projekt, kiedy nasza orkiestra z Wilna, Niko i polscy muzycy wspólnie zagrali z okazji Unii Lubelskiej w Wilnie w Ratuszu. A natomiast 1 lipca odbył się wspólny koncert w Lublinie. Był przedstawiony w 2019 roku film miłość i milosierdzie o hospicjum, więc na ten cel przeznaczyliśmy ponad 50 tysięcy euro i na hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki, na budowę dziecięcego hospicjum miasto e, wsparło 85 tysięcy euro. Także wspieramy nasze polskie zespoły, już przeze mnie wspomniane, Wilia Wilenka, Kapela Wileńska, Zgoda, Melodie, Sto Uśmiechów i inne i uważam, że naprawdę nasza praca jest nie і стара мыся як найлепей працаваць. Z czego Pani osobiście odnosi największą satysfakcję wspominając rok ubiegły? Jako urzędnik, jako człowiek, jako kobieta? Jak oceniam rok 2019, myślę, że on był dla mnie osobiście i w planie zawodowym i osobistym, był dobrym, bo nie miałam żadnych większych strat, jak już wspomniałam, był rokiem intensywnym, ale naprawdę no, tą pracę, którą wykonuję, lubię, robię to z satysfakcją i oddaniem i w 2019 19 roku naprawdę zrealizowaliśmy dużo różnych rzeczy, więc naprawdę inwestowaliśmy dużo w infrastrukturę, czyli chodniki, ulice, place zabaw dla dzieci, boiska, więc tutaj kuruje moja koleżanka Danuta Narbut, więc także dużo działalności zrobiliśmy w sprawie zwrotu ziemi i w 2019 roku było danych 300 działek, teraz wymierzyliśmy ponad 2500, i planujemy wkrótce zakończyć zrodziemi, ziemi, więc tutaj wymaga naprawdę dużo pracy, oddanie, kompetencji i więc z tych wszystkich prac, które wykonaliśmy wspólnie z naszymi radnymi pracując, naprawdę cieszę się i chyba byłoby dla mnie trudno wymienić jakiś jeden projekt czy jedną pracę wykonaną w ubiegłym roku. A jakie prace i jakie sprawy zaplanowaliście jako frakcja na rok 2020 i jakie z nich są priorytetowe, czyli pierwszorzędnej wagi, czy, czy nie robicie gradacji? Wszystkie sprawy są ważne. No, sprawy są wszystkie ważne, ale myślę, że chyba najważniejsza, jedna z najważniejszych spraw to jest zwrot ziemi. Bo naprawdę to jest kontynuowane przez 30 lat i jedyne miasto Wilno chyba nie zwróciło. To jeszcze nie koniec z Bo... tym zwrotem? To by koniec był. To jeszcze jest nie koniec i ogółem dzisiaj są potrzebne 3000 działek. W obecnej chwili są sformowane 2500 działek. I planujemy wymierzyć jeszcze około 700 działek i oddać do Narodowej Służby Rolnej. Więc tutaj naprawdę potrzeba intensywnej działalności i pracy, więc to jest jeden z naszych priorytetów. Także obrzeże miasta, które przez wiele lat były zaniedbane i w ubiegłej kadencji, i w tej kadencji naprawdę kontynuujemy pracę i kierujemy duże środki na infrastrukturę, czyli ulice, chodniki, Wodociągi i tak dalej. Więc także będziemy kontynuować renowację naszych placówek oświatowych, by każda placówka oświatowa odpowiadała wymaganiom Unii Europejskiej, także wspierać projekty, kulturę, zespoły, szkoły, edukację. To, co jest no, chyba najważniejsze. Inwestować w dziecka, by jak najwięcej z polskich rodzin dzieci przyszło do polskich placówek oświatowych, by mieliby jakościowe nauczanie. Więc tutaj chyba jest ta kontynuacja, ale muszę powiedzieć, że jeżeli patrzę na wyniki naszych uczniów 2018-2019 roku szkolnego, więc prawie 30% uczniów zdobyła na egzaminach maturalnych jedną lub więcej setek, więc co to świadczy? To świadczy o wysokiej jakości nauczania, o naszej dobrej kompetencji nauczycieli, o sprawnej pracy szkoły, więc no i w to też trzeba inwestować, by mieć jeszcze lepsze wyniki. I ostatnie pytanie. Ja, jako miłośnik wilki nożnej, chcę się spytać, panie Edyto, czy Wilno będzie miało stadion na miarę europejskiej stolicy? Wilno zasługuje na na stadion o naturalnej murawie, a nie o sztucznej nawierzchni, z której się śmieją w Losie Hiszpanię i jeszcze pół Europy. Pani Edyto, jak się z tym wygląda? No, mam nadzieję, że wreszcie ten stadion przez tą kadencję będzie wybudowany. On 30 lat się buduje. On 30 Lżej lat się buduje, nawet dwieka. niż Sule Hotel są Tak, To jest taki projekt, no chyba tego wieku, ale myślę, że dzisiaj jest jej wola polityczna, więc. Mam nadzieję, że ten stadion będzie wybudowany i będzie służył dla naszych mieszkańców Wilnian, dzieciom, młodzieży i wszystkim wielbicielom piłki nożnej. Dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę. Dziękuję bardzo. A naszym słuchaczom przypomnę, że w audycji Rozmowa Dnia Radia Wilno gościliśmy wicemer Wilna z ramienia partii Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, Związek Chrześcijańskich Rodzin, panią Edytę Tamaszynajty. Do usłyszenia. Rozmowa Dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka, z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30.